powtórny pogrzeb Kazimierza Wielkiego. Na Wawelu odbyła się uroczystość powtórnego pogrzebu króla Kazimierza Wielkiego. Szczątki ostatniego polskiego monarchy z dynastii Piastów zostały odkryte w atmosferze wielkiej sensacji w czerwcu 1869 roku. Między innymi otwarcie grobu uwiecznił na swoim płótnie mistrz Jan Matejko, który wraz z archeologiem Józefem Łebkowskim uczestniczyli w tym wydarzeniu. Również Stanisław Wyspiański, zainspirowany odkryciem grobu oraz pogrzebem, zaprojektował witraż oraz napisał rapsod poświęcony wielkiemu władcy.